Kobiety niewątpliwie są dyskryminowane na rynku pracy z tego powodu, że dźwigają taki podwójny ciężar, to znaczy występują na rynku pracy równocześnie pełniąc opiekuńcze prace domowe związane z opieką nad dziećmi, osobami starszymi i zależnymi. To jest największy problem i on istnieje zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i kobiet. Dlaczego? Z perspektywy kobiet po prostu ogranicza ich elastyczność pracy po godzinach, na przykład w weekendy i tak dalej. Z powodu tego kobiety są postrzegane przez przedsiębiorców jako bardziej kosztowne, jako bardziej kosztowny pracownik, ponieważ po pierwsze wymagają czasu na tą bezpłatną opiekę, a po drugie w momencie, kiedy są jeszcze w tym wieku, kiedy rodzą dzieci, no jest oczekiwanie, że jeśli kobieta przychodzi do firmy, no wcześniej czy później pójdzie na tak zwany macierzyński. Także to wymaga wielu działań po stronie samych kobiet, ale również po stronie przedsiębiorców i pracodawców. Pracodawcy muszą jakoś, chcąc wykorzystać pracownika, kobietę, jej umiejętności i talenty, no zainwestować w to. Zainwestować w elastyczny czas pracy, ale również zainwestować w sensie na przykład zapewnienia jej powrotu na stanowisko, dobre stanowisko, dobrze płatne stanowisko po macierzyńskim urlopie. Zadbać o to, żeby była równość płac w przedsiębiorstwie pomiędzy tym, co zarabiają mężczyźni i kobiety na jednym stanowisku i tak dalej. Więc to wymaga wielowątkowych działań po stronie wszystkich zainteresowanych.